Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Agnieszka Kisielewska-Żuławnik, dietetyk. Dzień dobry, witam. Agnieszko, spotykamy się w Mikołajki, a przed nami okres świąt Bożego Narodzenia, które kojarzą nam się nie tylko z pięknym nastrojem, ale też i z dobrym jedzeniem, a wręcz z obżarstwem. No niestety. Powiedz, co zrobić, żeby to obżarstwo nam tak mocno nie dokuczało i żeby po świętach nie mieć takich strasznych wyrzutów sumienia? No to właśnie fajnie, że spotykamy się dzisiaj. Mamy jeszcze kilka dobrych tygodni do świąt, więc jest szansa, że nie będzie nam dokuczać, jeżeli zaczniemy działać już dzisiaj. Jeżeli odżywiamy się na co dzień prawidłowo, mamy zdrowe nawyki, odżywiamy się w sposób urozmaicony i przede wszystkim z umiarem, bo to jest najważniejsze, to jest w zasadzie słowo klucz tego wszystkiego, no to wtedy jak najbardziej nie musimy się martwić właśnie o te potrawy świąteczne. No wiadomo, potrawa świąteczna z reguły ma odbiegać troszeczkę od tego, co jadamy na co dzień. Wiadomo, że wtedy są to często potrawy smażone, są to ciężkostrawne produkty czy dania, które no niestety spożywamy w nadmiernej ilości, bo siedząc przy stole przez kilka godzin albo wędrując, migrując między domami w swojej rodzinie, okazuje się, że potrafimy tych kolacji wigilijnych zjeść nawet kilka. Już nie mówiąc oczywiście o jednej dużej obfitej uczcie. Więc no tutaj faktycznie umiar ma ogromne znaczenie. I jeżeli zaczniemy dzisiaj i zaczniemy dbać o swoje zdrowie w zasadzie w dniu dzisiejszym, to jest szansa, że ten żołądek nasz troszeczkę, bo to jest mięsień gładki, on się nam fajnie zacznie obkurczać. No i sam da znak, da sygnał, że stop, odchodzimy od talerza, odchodzimy od stołu, no i ten umiar wtedy zachowamy. Natomiast też nie jestem zwolennikiem, jako dietetyk, nie jestem zwolennikiem niszczenia tradycji, bo przecież święta Bożego Narodzenia czy dania wigilijne są tradycyjne, tak? Są naszą tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Mm-hmm. I trudno, ciężko by było. Nie no, kapusta z grochem, tak, bigos, smażone ryby. No jak bez tego przeżyć? I plus moje ukochane placki ziemniaczane, które może niekoniecznie są tylko wigilijne, ale to jest jedna z moich ukochanych potraw. No więc właśnie, więc ja też absolutnie nie jestem zwolennikiem, żebyśmy rezygnowali w tym dniu właśnie z takich innych potraw, które na co dzień nie jadamy. Natomiast no, słowo klucz, umiar. Tutaj musimy panować nad tym. Ja też bardzo często swoim pacjentom zalecam regułę jednego talerza. Ta reguła polega na tym, że jeżeli siadamy przy stole świątecznym, wigilijnym, to na talerz od razu, zazwyczaj wszystko już stoi na stole, nakładamy te produkty, te dania, które chcemy spróbować. Na raz, wszystkie po prostu kładziemy na tym talerzu. Wizualnie okazuje się, że jest tego całkiem spora porcja, bo jest to duży, obfity talerz. Natomiast unikamy w ten sposób tego dojadania, że a tu jeszcze pierożek, a tu jeszcze jedno uszko, a tu jeszcze gdzieś tam kawałek rybki, śledzika. I w ten sposób no, okazuje się, że zjadamy mniej kalorii, mniejszą porcję jedzenia właśnie jedząc tylko i wyłącznie z tego jednego talerza, niż dokładając co chwila. I to jest też jakiś pomysł, jakiś sposób, rozwiązanie, tak, sposób na tą wigilijną ucztę. Mhm. Niektórzy doradzają też, żeby przygotowując już potrawy świąteczne, odchudzić je nieco. Co o tym sądzisz? Też jest na to sposób, natomiast nie wszystko się uda, nie wszystko się da. Ja myślę, że takie odchudzenie ma bardziej tutaj uzasadnienie w kwestii zdrowotnej, tak, bo nie ma już większego znaczenia, czy zjemy 200 czy 300 kalorii więcej, aniżeli ta potrawa będzie odchudzona, prawda? Więc tutaj moim zdaniem lepiej się będziemy czuć po prostu, bo zjadając śledzia, który jest w śmietanie, jest z cebulą, tak, jest gdzieś tam z octem, bądź dodatkowo z większą ilością oleju, no sama w sobie ta potrawa jest już tłusta, jest ciężkostrawna. Jeżeli tą śmietanę zamienimy na przykład jogurtem naturalnym, no wtedy mniejsza ilość tutaj tego tłuszczu dostaje się do naszego żołądka, jest nam łatwiej strawić tą potrawę i dzięki temu krócej trwa sam proces trawienia, nie mamy wzdęcia, nie mamy problemów, tak? Jeżeli na co dzień w ogóle nie jadamy tej śmietany, bo też już od kilku dobrych kilkunastu lat Polacy zaczęli odbiegać od tej śmietany i w naszych domach w zasadzie śmietana została wyparta jogurtem naturalnym.
No jeżeli w święta właśnie pojemy tej śmietanki, no to może się okazać właśnie ten problem zdrowotny. Tak samo smażony karp, tak? No nie wyobrażam sobie, żebyśmy karpia gotowali i jedli po prostu w formie gotowanej, chociaż taki byłby najzdrowszy, tak? Na parze na przykład, tak? Albo upieczony w piekarniku, albo właśnie upieczony, tak? To też jest dobra alternatywa i forma tutaj podania karpia. Można wtedy dodać różne tutaj składniki, dodatki, które wzbogacą tutaj smak tej potrawy, a dzięki temu zachowamy łatwostrawność i lekkostrawność tego posiłku. Także jak najbardziej. Jeżeli mówimy o barszczu czerwonym, no zazwyczaj i tak pijemy go w formie, czy jemy go w formie czystej, bez śmietany, ale niektórzy jeszcze lubią go sobie też doprawić tą śmietanką. Czy tak samo zupa grzybowa. Można ją podać w formie czystej, bez śmietany, niezabielanej, a można właśnie potraktować ją tłustą śmietaną. No więc tutaj tych możliwości mamy w zasadzie w każdej potrawie i tutaj wachlarz jest naprawdę dosyć szeroki i pobawić się możemy, odchudzić tą naszą kuchnię wigilijną. Tylko no, musimy też przede wszystkim mieć na uwadze, że nie wszyscy przecież biesiadnicy, nie wszyscy w naszej rodzinie są na dietach, nie wszyscy też oczekują takiego odchudzenia dań wigilijnych. No i też nie wszystko jest nośnikiem smaku, bo jednak nasz tradycyjny schabowy jest dużo lepszy smażony na smalcu niż oleju rzepakowym, który jest pewnie trochę zdrowszy. Tak, no tłuszcz tutaj jest nośnikiem tego smaku w potrawach, więc tutaj jak najbardziej. No trzeba wyważyć i znaleźć ten odpowiedni umiar. My rozmawiamy tutaj o kolacji wigilijnej, ale jak sobie tak podliczymy, to nie jest tylko kolacja wigilijna, ale mamy i pierwszy dzień świąt, i drugi dzień świąt, i odwiedziny u jednych znajomych, i drugich znajomych, i łącznie to tych posiłków robi nam się jednak kilka. Czasami to wygląda tak, że zasiadamy do wspólnego śniadania w Boże Narodzenie i siedzimy przy tym stole już praktycznie do wieczora. Tak. Cały dzień. No, niektóre osoby, które są na tej diecie, bardzo obawiają się takich spotkań świątecznych, czy to z rodziną, czy ze znajomymi. Znam nawet takie osoby, które przychodziły z własnym pudełeczkiem, w którym miały kurczaka na parze i warzywa, co w święta wydawało się troszkę dziwne. Co sądzisz o takim podejściu? Czy trzeba unikać aż tych spotkań? Ja osobiście tutaj pracując w swoim gabinecie od 20 lat praktycznie nie polecam takich tutaj zachowań. Dlaczego? Pacjent, który właśnie siada przy stole świątecznym, czy idzie na wesele, czy bawi się za chwilę na Sylwestrze, tak, na balach, na różnych prywatkach, czy różnych imprezach towarzyskich, no po to wychodzi, po to siada przy tym stole, po to spotyka się z rodziną też, żeby spróbować innej kuchni, tak, żeby spróbować tego, co przygotowała gospodyni, no i też, żeby jej nie urazić, tak. To, co wspomniałam też tutaj kilka minut wcześniej, że dla mnie ważna jest ta tradycja i ważne jest to podtrzymywanie i przekazywanie tej tradycji młodszym pokoleniom, więc jeżeli jesteśmy na diecie, drodzy Państwo, i tutaj w zasadzie pilnujemy na co dzień tej restrykcji i kalorycznej, tak, i tego umiaru w spożywaniu produktów i potraw i dbamy o swoje zdrowie, czyli uprawiamy sport, pilnujemy zdrowych zasad, zdrowych nawyków żywieniowych, jeżeli odstąpimy od tych nawyków nawet na te 3 dni, tak, to nic strasznego i nic złego się nie stanie. Pod warunkiem, że następnego dnia, zaraz po świętach, wrócimy do naszego reżimu i wrócimy do naszej diety redukcyjnej, jeżeli się odchudzamy. Natomiast nie ma czegoś takiego, że po świętach jeszcze odgrzewamy jakieś dania, że zostaną blachy ciast, więc to wyjadamy, tu jeszcze ciasteczko, tu jeszcze jakiś tam schabik, tak, w galarecie, tu jeszcze jakaś tam rybka. No i wtedy wiadomo, że z 3 dni robi nam się jeszcze kolejny cały tydzień do Sylwestra. W Sylwestra znowu popuszczamy wodze fantazji i nasza dieta w zasadzie no, zostaje zaprzepaszczona, może nie w zupełności, tak, ale ten okres tygodnia, no, wtedy powoduje, że jesteśmy nawet w stanie tutaj przedyć 1 czy 2 kilogramy, tak? Więc tutaj, no, ważne jest to, żeby jeżeli jesteśmy na diecie, idziemy do rodziny na tą kolację wigilijną, to żebyśmy po prostu zachowali umiar. Natomiast nie polecam nosić ze sobą właśnie konkretnego jedzenia, no chyba, że mówimy o dietach leczniczych, tak? Bo mam na przykład pacjentów z Crohnem, leśniowskim Crohnem, tak? To jest choroba, która wymaga diety bezmlecznej, czy bez surowych warzyw, owoców i tak dalej. No to wtedy wiadomo, no jeżeli idziemy
jedziemy w goście, no to też trzeba albo uprzedzić na przykład domowników, że chorujemy i że potrzebujemy specjalnych dań, albo po prostu wtedy, żeby nie robić problemu kłopotu, no to niesiemy ze sobą właśnie kurczaczka na parze z warzywkami. Mówimy o tym siedzeniu przy świątecznym stole, a co zrobić, żeby po tym jedzeniu tak się bardzo źle nie czuć? Co tutaj wprowadzić i no mam na myśli zapewne ruch. No najlepiej by było, jeżeli aura nam dopisze i będzie świetna, chociaż ja uważam, że aura jest zawsze, tylko jesteśmy nieodpowiednio ubrani, więc myślę, że dobrym pomysłem będzie zawsze spacer, tak? Jeżeli jesteśmy z rodzinką, to myślę, że warto wykorzystać ten moment, po prostu wyjść po śniadaniu, czy wyjść po obiedzie i przespacerować się. Też od pewnego czasu praktykujemy oglądanie zdjęć, tak? Być może to nie możemy tego zakwalifikować w formie sportu, czy w formie tej aktywności jakiejkolwiek ruchowej, ale jest to zawsze odejście od stołu, tak? Bo siadamy wtedy sobie przy kanapie, przy telewizorze, znaczy na kanapie, na sofie, przy telewizorze i oglądamy po prostu zdjęcia z wakacji, oglądamy zdjęcia z całego roku, tak? Wrzucamy to, są takie możliwości, że możemy z telefonu przekierować obraz na telewizor i świetnie możemy się tutaj bawić i te zdjęcia wtedy są taką odskocznią od tego jedzenia, bo ileś czasu już wtedy no, nie podjadamy, nie jemy i to też dzięki temu okazuje się, że chroni nasz żołądek, chroni nasze tutaj jelita przed nadmierną ilością jedzenia. Druga sprawa, że też polecam gry planszowe. To też w mojej rodzinie tutaj mamy dużo dzieci, które są w wieku już i przedszkolnym, i szkolnym. No i no wiadomo, że dzieci dostają prezenty i tutaj Mikołaj się zawsze postara i zawsze pojawiają się też różnego rodzaju gry. I tutaj jak najbardziej polecam gry planszowe. To jest bardzo fajna forma rozrywki, która wraca do naszych łask oczywiście, bo moje pokolenie te gry planszowe doskonale pamięta. No a my w ten sposób możemy jako starsze pokolenie przekazać tym młodszym. No i z tymi dziećmi się po prostu najzwyczajniej w świecie pobawić. Możemy potańczyć. To też jest praktykowane w mojej rodzinie. Jeżeli spotykamy się wspólnie, po prostu puszczamy sobie muzykę, tak? I kto chce, czy z dziećmi, czy z dorosłymi, po prostu się rusza, tak? I to też jest bardzo fajna taka nasza tradycja, że w ten sposób no, nie siedzimy, nie jemy cały czas, tylko bawimy się i świętujemy. Fajnie, że i te gry elektroniczne też mają taką możliwość. Też panowie, tak? To bardziej chyba panowie się wykazują, grają. Ale nie trzeba wybierać jakichś tylko wyścigów samochodowych, możemy wybrać takie gry, przy których właśnie możemy potańczyć czy tak. Powalczyć, czy tak. Pograć, się, tak, postrzelać, po bo są różnego rodzaju możliwości, więc faktycznie bardzo, bardzo fajny sposób, żeby troszkę odejść. Tak? Nie, po prostu nie jeść, tak. Nie jest za dużo. Możliwość jest też taka, wydaje mi się, zwłaszcza w przypadku osób, które organizują u siebie takie przyjęcia świąteczne dla rodziny, żeby odpowiednio zaplanować te posiłki. Czy istnieje możliwość wybrania takich potraw świątecznych, które nas zbyt mocno nie obciążą? Jakie to potrawy mogą być? No na pewno warzywa, tak? Pod każdą postacią. Moją ulubioną taką potrawą w zasadzie wigilijną, ale i też później świąteczną, jest klasyczna ryba po grecku, chociaż ona z Grecji absolutnie nie pochodzi, ta potrawa. Natomiast ona przede wszystkim ma w sobie dużo warzyw, tak? Czyli błonnika pokarmowego, włókna pokarmowego, które daje nam uczucie sytości, które daje nam oprócz tego poczucie wypełnienia w tych naszych jelitach w żołądku, ale również dużo witamin czy składników mineralnych. Dodatkowo ja troszeczkę właśnie odchudzam tą potrawę, bo nie smażę w sposób tradycyjny ryby, tylko albo ją zapiekam w piekarniku, no albo po prostu używam grilla elektrycznego i dzięki temu oszczędzam panierkę, oszczędzam tłuszcz, więc ta potrawa jest dla mnie potrawą bardzo lekkostrawną. Te warzywa są w formie też duszonej, przetworzonej, więc dzięki temu, jeżeli ktoś ma jakieś problemy gastryczne, to oczywiście nie ma wzdęć, nie ma uczucia przepełnienia w tym żołądku, w jamie brzusznej, no więc ta potrawa jest świetna, tak? Drugą potrawą, która przychodzi mi na myśl, no to jest to potrawa galaretowa te sprawy, czyli ryba w galarecie, tak? Tutaj to też będzie potrawa lekkostrawna, która będzie wnosiła bardzo mało kalorii, bo rybka ma tutaj zazwyczaj bardzo mało kalorii, bardzo mało energii, więc tutaj
świetny pomysł. No i ja sobie nie wyobrażam również surówki z kiszonej kapusty, kiszonki, tak? To jest kolejna dobroć, która musi się pojawić na naszych stołach i czy do tej klasycznej ryby smażonej, czy do tego karpia. Jeżeli nie kiszona, w sensie surowa kapusta, taka w postaci surówki, no to polecam wtedy wszelkiego rodzaju kapusty z grochem, tak? No i tu już jest gorsza sprawa, no bo jeżeli na co dzień nie jadamy produktów strączkowych suchych, no to ten groch trochę nam może tutaj narobić kłopotu. Ale będzie smaczny. Na pewno. Podsumowując więc naszą rozmowę w czasie świąt, nie dajmy się zwariować. Odżywiajmy się zdrowo, ale i smacznie. Z umiarem. Z umiarem i nie zapominajmy też o ruchu. Dokładnie tak. Podsumowałaś to świetnie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnią w naszym studiu. A moim gościem była Agnieszka Kisielewska-Żuławnik, dietetyk. Dziękuję bardzo.